Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku CrowdTalks. Moim Państwa gośćmi w dniu dzisiejszym są Jakub Ima, prezes zarządu i założyciel Wielkopolskiej Manufaktury Wódek. Witam Cię, Jakub, bardzo serdecznie ponownie w programie, bo już mieliśmy okazję się widzieć. Oraz Aleksandra Przybylak, dyrektor finansowy Wielkopolskiej Manufaktury Wódek. Olu, witam Cię bardzo serdecznie w programie. Bardzo się cieszę, że jesteście obydwoje z nami. Słuchajcie, pretekstem do naszego spotkania jest kampania Wielkopolskiej Manufaktury Wódek, która rozpoczęła się na platformie Crowdway dzisiaj. Także mamy ten duży komfort, że możemy już rozmawiać o cyfrach, do których za chwilę wrócimy, ponieważ to jest ten czas, kiedy inwestorzy będą chcieli przystąpić do uczestniczenia w waszym biznesie, stać się współwłaścicielami waszego biznesu. Natomiast zanim przejdziemy do tych cyfr, do wyników, do tego wszystkiego, co będzie interesujące z punktu widzenia inwestora, mam gorącą prośbę. Zacznijmy proszę troszkę od korzeni. Część z Państwa pewnie nas oglądała, jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o manufakturze, czym jest, skąd się wzięła i jaka była geneza i w którą stronę zmierza. Natomiast mam do Was obydwoje prośbę, Jakub i Ola, jeżeli moglibyśmy porozmawiać, czy moglibyście powiedzieć więcej, czym jest Wielkopolska Manufaktura Wódek, co robicie, skąd się wziął pomysł. Nie zapytam, gdzie jesteście, bo to byłaby duża doza ignorancji, jeżeli Wielkopolska nie byłaby w Wielkopolsce, także to absolutnie pominiemy. Natomiast absolutnie powiedzcie proszę dla wszystkich z Państwa, którzy nie oglądali albo nie będzie Wam się, drodzy Państwo, chciał kliknąć w historyczny odcinek, to powiedzcie proszę o sobie, czym jesteście, co robicie i skąd się wziął pomysł na manufakturę wódek. Więc Wielkopolska Manufaktura Wódek produkuje właśnie produkty alkoholowe od 2019 roku, ale sama tradycja produkcji alkoholi jest w naszej rodzinie od trzeciego pokolenia, wstecz od dziadka, który był gorzelnikiem, który ukończył kurs gorzelnictwa w 1957 roku. Później również mój tata pracował na różnych gorzelniach, produkował również urządzenia, maszyny dla gorzelni. No i teraz ja z bratem jesteśmy akcjonariuszami Wielkopolskiej Manufaktury Wódek i staramy się przekuć tą tradycję rodzinną w produkty gotowe, w dżiny, nalewki, w wódki czyste, wódki gatunkowe, owocowe, okowity. Więc w takim kierunku idziemy. Nasza produkcja ma charakter kraftowy. Generalnie produkujemy z lokalnych składników. Większość rzeczy wykonujemy ręcznie, część owoców zbieramy, pozostałą część kupujemy od zaufanych dostawców z Puszczy Zielonki, tutaj z okolic Murowanej Gośliny i Poznania. Partie są małe, generalnie partie są małe i no, jest to robota typowo rzemieślnicza. Okej, dobra, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, ci z Was, którzy mieliście przyjemność spróbować produkty Wielkopolskiej Manufaktury, to niewątpliwie wiecie więcej, znacie doskonale smak, a wszystkich Państwa pozostałych zapraszam do tego, żeby spróbować, ponieważ kraftowe alkohole wbijają się bardzo szeroko w nasze upodobania. Jako Polacy coraz częściej kupujemy dobre jakościowo alkohole, bo szukamy tej jakości, a kraftowe alkohole niewątpliwie są tego najlepszym przykładem i ja się bardzo cieszę, jak kolejne podmioty na ten rynek wchodzą i odnoszą sukces, ponieważ cieszy mnie to, że szukamy tej jakości, a nie takiej powtarzającej się sztampy wielkiej korporacji, tylko szukamy czegoś ekstra. Niewątpliwie produkty wasze tym są. Olu, ja myślę, że to jest pytanie do ciebie jako do dyrektora finansowego. Musimy porozmawiać o cyfrach. Tego nie unikniemy i niewątpliwie inwestorzy, których ambasadorem tutaj będę i tym głosem, bo jako jedyny mogę spośród wszystkich zadawać pytania. Ciebie zapytam o cyfry, które na pewno interesują inwestorów. Jak wyglądają na dzisiaj wyniki finansowe manufaktury i szacunki na ten bieżący rok, który już się powoli zbliża do końca i czego spodziewacie się jako manufaktura w kolejnych latach? Natomiast oczywiście też jak wpływa na ten wynik struktura przychodów i czy też widzicie na dzień dzisiejszy potencjalne zmiany w tej strukturze przychodów, czy też planujecie zmiany w najbliższym czasie w stosunku do struktury przychodów, która jest w obecnym roku 2021. Okej, przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że tak naprawdę w wynikach finansowych za 2021 rok będzie widać to wszystko, A co tak naprawdę dotychczas zrobiliśmy? 2020 rok był takim rokiem, gdzie bardzo skupiliśmy się na tworzeniu produktów, tworzeniu marek, przygotowywaniu projektów graficznych, doborze butelek, doborze komponentów i tak naprawdę dopiero na koniec roku, koniec listopada, grudzień zaczęliśmy sprzedawać, pojawiły się pierwsze przychody z sprzedaży marek własnych, ale no, ten 2020 rok mimo wszystko był też rentowy. Jeżeli chodzi o 2021 rok, czyli już zbliżamy się do końca, no planujemy i widzimy, że to będzie znaczny wzrost przychodów. Przede wszystkim cały rok już działa nasza sprzedaż marek własnych. Oprócz tego przychody my tutaj wewnętrznie dzielimy sobie na takie 3 kategorie. Czyli mamy przychody ze sprzedaży marek własnych, przychody ze sprzedaży usług typu magazynowanie, banderolowanie, rozlew oraz przychody z dystrybucji marek obcych, marek premium. Jeżeli chodzi o te kategorie, no to u nas jakby no chcemy, no i w 2021 roku też tak będzie, jakby prym wiedzie sprzedaż marek własnych. Te 2 pozostałe kategorie przychodów są dla nas czymś takim rodzajem buforu bezpieczeństwa, które pomaga nam w płynności finansowej, jest takim zabezpieczeniem finansowym. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, no to przyszłe tak naprawdę 3 lata będą to lata jakby gwałtownego wzrostu przychodów. Prognozujemy, no, że te przychody będą rosnąć. Ma to związek ze zwiększeniem przede wszystkim produkcji, ze zwiększeniem dystrybucji, z większą dostępnością naszych wyrobów, no i po części też jakby, żeby to zrobić, potrzebne są nam środki. Okej, to do tych środków zaraz przejdziemy, a powiedz mi proszę jeszcze, czy struktura przychodów, te 3 nogi, one zostaną w tych samych proporcjach w przeciągu najbliższych lat, czy udział jednej bądź drugiej może się zmieniać w tym najbliższym okresie? Prognozujemy, że jednak ten udział sprzedaży z przychodu ze sprzedaży z marek własnych będzie rosnąć. Tak, private label to był kategorią, która pozwoliła nam się rozwinąć, która właśnie, tak jak Ola powiedziała, była tą poduszką finansową, ale dynamiki też nadała też nam dużo dynamiki w naszych działaniach, ale szacujemy, że po prostu po już ukończeniu rozwoju wielu produktów, wielu naszych nowych marek własnych, przechodzimy do teraz etapu wdrożenia ich na rynek i na tym koncentrujemy większość swoich sił. Okej, dobra, słuchajcie, to zostajemy przy cyfrach i przy pieniądzach, bo jak kampania crowdinvestingowa to pieniądze, ile chcecie zebrać i drodzy Państwo, ci z Was, którzy doskonale wiedzą, więcej niż 1 000 000 euro w obecnych warunkach prawnych nie wolno zbierać. Po jaką kwotę manufaktura ruszyła i co chcecie zrobić z tymi pieniędzmi pozyskanymi od inwestorów? Tak, ruszyliśmy po kwotę 2 100 000. Przede wszystkim tą kwotę podzieliliśmy sobie również, rozdzieliliśmy na takie 4 kategorie. W pierwszej kolejności to jest największa kwota, bo ponad 100 milionów, chcieliśmy zainwestować po prostu w środki trwałe, czyli w doposażenie naszej rozlewni, doposażenie rozlewalni alkoholu, no i instalacje do produkcji ginu. Kolejną rzeczą to będzie 250 000 na kampanię marketingową, na reklamę. Tutaj uważamy, że jak do tej pory rozwinęliśmy się w tej dziedzinie, ale potrzebujemy większej rozpoznawalności naszej marki. Chcemy organizować eventy, kampanie marketingowe, degustacje, żeby no, promować swoje produkty. Chcemy też być na wielu festiwalach. Tak, dokładnie. Kolejną rzeczą to jest około 200 000 na rozwój marek własnych i na rozwój marek własnych i na badanie rynku. Tutaj chcemy się skupić przede wszystkim na tym, żeby jakby no cały czas pracować nad nowymi produktami. Zauważamy, że jakby bardzo też kapitałochłonne jest to, żeby na przykład dostosować dany wyrób, na przykład butelkę, etykietę do na przykład wymagań rynków obcych. Chcemy się tutaj to wykorzystać w ten sposób. Kolejną rzeczą to jest środki na badania nad naszymi produktami, jeżeli chodzi o ich jakby jakość. Kolejną rzeczą badania rynku, stricte badania rynku, jaki jest odzew naszych produktów, ale też jakie jest zapotrzebowanie rynku na alkohole i w którą stronę mamy iść. No i kolejną rzeczą, myślę, że bardzo ciekawą, to jest 450 000 na otwarcie showroomu alkoholi rzemieślniczych. Oczywiście połączonego z koktajl barem. Jakby firma znajduje się w Murowanej Goślinie, niedaleko Poznania, także jakby tutaj zlokalizowany na pewno ten pierwszy będzie w Poznaniu. Chcemy, żeby było to miejsce przede wszystkim, gdzie ludzie poznają nasze wyroby. Po drugie, poczują klimat tych kraftowych alkoholi, które są wykonywane w sposób rzemieślniczy. No i żeby to miejsce też służyło jako właśnie miejsce i różnych eventów, spotkań, degustacji. Wizytówka też firmy i pokazanie, jak można wykorzystać nasze alkohole również właśnie w drinkach, koktajlach tego typu. Czyli no, takie kraftowe alkohole w nowoczesny sposób trochę. Okej. Okay. Ja rozumiem tylko jedno sprostowanie, bo na początku powiedziałeś 100 milionów, zakładam, że to nie było 100 milionów, tylko 100 000, bo jeżeli mamy całą kampanię na 2 100 000, to tak tylko, żeby... Jasne. To drodzy Państwo, 100 000 z tej pierwszej puli to tak tylko, żeby ktoś się nie zastanawiał, że jak nam 2 100 000 spączkowały do 100 milionów, potem jeszcze kilkaset tysięcy pojawiło się na inne cele, 100 000 złotych, ale cel jest jasny. Natomiast słuchajcie, jednym z celów też kampanii i na to, na co zostaną przeznaczone środki, to będzie instalacja do produkcji ginu. Dlaczego gin, a nie inne alkohole? Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że już teraz wytwarzamy gin. Jest on produkowany na takich instalacjach bardziej w skali laboratoryjnej. Mamy dwie marki ginu, Polish Pores Gin oraz Mazuria Roots Gin. No i obserwujemy po prostu zapotrzebowanie na rynku na tą kategorię alkoholi. Rynek notuje duży wzrost, około 10% rok do roku. Gin nie jest też tak bardzo związany z danym regionem świata, jak na przykład alkohole typu rum, typu whisky. Kiedy mówimy rum, myślimy palmy, myślimy plaża, tak kojarzy nam się bardziej z Karaibami. Whisky jest bardzo związana z Wyspami Brytyjskimi, więc gin jest bardziej związany ze składnikami. I my tutaj mamy fantastyczne składniki w naszym regionie i chcielibyśmy to wykorzystać. Tak? Mieliśmy pomysł na to, mieliśmy pomysł na gin bardziej w wydaniu leśnym i to jest ten nasz Polish Forest Gin. I gin bardziej w wydaniu takim delikatniejszym, słodszym, właśnie Mazurie. I wszystkie składniki do tego pobieramy tutaj od naszych dostawców lokalnych, więc gin po prostu był dla nas najbardziej po prostu naturalnym kierunkiem rozwoju poza wódkami czystymi, nalewkami. I prognozujemy, że kolejne lata dalej przyniosą dalszy wzrost ginu. I oczekujemy tego, że po prostu gin w swojej dynamice wzrostu prześcignie whisky. Już teraz w Poznaniu czy w Warszawie mamy lokale gastronomiczne, które serwują już tylko właśnie koktajle czy drinki na bazie ginu i prowadzą fantastyczną edukacyjną robotę w tym zakresie. Ja mam takie wrażenie, że gin jest troszkę niedoszacowanym jakościowo alkoholem, ponieważ on nie jest pierwszym wyborem. Jeżeli idziemy na drinka, to gin pewnie nie przychodzi nam jako pierwszy do wyboru, natomiast myślę, że jest to tak szerokie spektrum możliwości, które pochodzą z tego alkoholu, że faktycznie postawienie na tą nogę jest bardzo, bardzo zasadne i ja trzymam kciuki. ponieważ jeżeli będziemy szukali nowych smaków, to drodzy Państwo, otwórzmy się poza te whisky wspomniane, czy poza wódkę i drinki bazowane na tym, także opierajmy swoje pomysły i swoje podniebienia też na drinkach pochodzących z produkcji, czy bazujących na ginie. Ja podpisuję się pod tym dwoma rękami, dwoma nogami jak najbardziej, ale żeby móc to zrobić i bazować, gdzie planujecie robić dystrybucję swoich alkoholi, gdzie dzisiaj już je można kupić? Jeżeli ktoś z Państwa, którzy nas oglądają, chciałby pójść i kupić Wasz produkt, to gdzie to może zrobić, albo gdzie w najbliższej przyszłości będzie można nabyć Wasze produkty? Oczywiście wszystkich zainteresowanych zapraszam do naszego sklepu internetowego, który działa już kilka miesięcy, działa bez zarzutu, więc zapraszam na stronę Manufaktury Wódek. Oczywiście dodatkowo współpracujemy w zakresie dystrybucji. Co tydzień właściwie dokładamy nowe miejsca, które z nami współpracują. Na razie skupiam się na sklepach specjalistycznych. W Poznaniu naszym dystrybutorem jest Whiskey Embassy. Pracujemy nad dystrybutorami w kolejnych miastach. Dla Was, dla właścicieli sklepów, restauracji, najłatwiej zamówić nas przez platformę Eurocash Market, gdzie już współpracuje z nami regularnie kilkadziesiąt podmiotów. No i będziemy jakby informować, myślę, każdego tygodnia czy co 2 tygodnie na naszych social mediach o aktualnym postępie, gdzie można nas dostać w kolejnych miastach. Docelowo będziemy również zamieścimy na naszej stronie internetowej mapę, gdzie te wszystkie punkty będziemy umieszczać. Oczywiście nie zamykamy się na sieci handlowe. Te wolumeny, które produkujemy, są już całkiem spore, mogą być jeszcze niewystarczające na sieci handlowe, ale w okolicach połowy 2020 roku myślę, że będziemy gotowi, żeby w pełni sprostać też wymaganiom tego typu odbiorców. Drodzy Państwo, zachęcam do internetu. W czasie pandemii wszyscy nauczyliśmy się kupowania online i to, myślę, jest najwygodniejsze medium z dowolnego miejsca w Polsce. Jesteście w stanie kupić, spróbujcie, zainwestujcie, stańcie się współwłaścicielami manufaktury. Do tego gorąco zachęcam. Natomiast Jakub, wspomniałeś kilka minut temu o produkcji private label. Proszę, powiedz coś więcej, jak ją widzicie? Jest to coraz popularniejsze. Bardzo wiele znanych osób, czy osób związanych z gastronomią, kucharzy, czy generalnie osób związanych z mediami. Często dostajemy zapytania, bardzo dużo osób chciałoby mieć własną markę alkoholi. Nie jest to niestety takie proste, bariera wejścia jest dość spora, wiadomo, te zerwane łańcuchy dostaw powodują, że wprowadzenie nowej, wymarzonej butelki, która ma jakieś wytłoczenia, no jest to właściwie robota projektowa na 6 miesięcy lub więcej. Więc nie jest to zupełnie proste, ale dostajemy mnóstwo zapytań o rozlew usługowy. No i tutaj możemy bardzo na wiele sposobów pomóc, tak? Mamy swoich dostawców butelek, z którymi współpracujemy, wiemy, jakie są ich minima logistyczne, wiemy, jak szybko dobrać nakrętkę, żeby nie było trzeba czekać na drewnianą nakrętkę na przykład kilka miesięcy, jak jest teraz standard. Wiemy, co jest u nas na magazynie, z jakich komponentów można złożyć swoją wymarzoną markę, wizytując nas tutaj w Murowanej Goślinie. Więc jesteśmy nastawieni, wysyłamy, jeśli otrzymamy zapytanie, oczywiście i to zapytanie spełni nasze minimum logistyczne, to przedstawimy ofertę i w tej chwili no, duży odsetek naszych przychodów stanowi private label, ale też muszę podkreślić, że stanowi też, mocno obciąża nasze linie produkcyjne. I już teraz nasze marki plus rozlew private label to jest około 75-80% naszych możliwości produkcyjnych na przyszły rok. I no już tych okienek, gdzie możemy jakby ten rozlew usługowy świadczyć dla nowych firm, które dotychczas z nami nie współpracowały, jest już relatywnie niewiele. Okej, słuchajcie. Tak, zmierzając powoli do końca, bo czas zawsze jest nieubłaganym wyznacznikiem długości rozmowy, część inwestorów, czy większość inwestorów w momencie podejmowania decyzji o zainwestowaniu w manufakturę wódek będzie się zastanawiała o możliwości wyjścia z inwestycji. Jest to naturalne. Jak planujecie dać możliwość wyjścia z inwestycji, czyli już dzisiaj na tym etapie macie jakąś ścieżkę zaplanowaną, czy to debiutu giełdowego, czy skupu, w którą stronę zamierzacie podążać, żeby inwestorom dać mimo wszystko możliwość w którymś momencie exitu ze własnej inwestycji? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie i pana Jakuba, zawsze ciągnęło nas w stronę rynków finansowych, a dlatego już jakby rozważając kampanię crowdfundingową, myśleliśmy również o New Connectie. Tutaj jakby rozważaliśmy, czy od razu zadebiutować na New Connectie, czy jeszcze skorzystać z crowdfundingu. Stwierdziliśmy, że jakby no spółka musi trochę dojrzeć, ta produkcja musi zacząć jakby działać, marki muszą być bardziej rozpoznawalne. Poza tym chcieliśmy skorzystać na początek również z tego, co ten crowdfunding, czyli zbudowanie sobie jakiegoś grona odbiorców, społeczności. Dlatego na początku wybraliśmy crowdfunding, a w przyszłości planujemy New Connect, myślę, że 2023 rok. Tak też, jeżeli będziecie przeglądali nasze prognozy, to znajdziecie tam informację, że debiut na New Connect planujemy w roku 2023. Tak jest to ujęte. Słuchajcie, ja muszę postawić kropkę, niestety, czas nam się nieubłaganie kończy, natomiast drodzy Państwo, którzy rozważacie inwestycje w Wielkopolską Manufakturę Wódek, to jest ten moment, na platformie crowdway.pl kampania trwa, tak jak słyszeliście, możliwość exitu będzie przez New Connect w 2023 roku, czyli ta perspektywa czasu okresu jest niewielka. Dla tych z Państwa, którzy chcą spróbować alkoholi, zachęcam do kupowania ich w sklepie online'owym, spróbowania, zdegustowania, przetestowania i potem zainwestowania. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Aleksandra Przybylak i Jakub Ima, Wielkopolska Manufaktura Wódek byli moimi Państwa gośćmi. Udanej kampanii Wam życzę, spokojnej końcówki roku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy.